Poćwiczmy trochę szacowanie wyników odejmowania ułamków dziesiętnych. 12,93 minus 6,1 równa się w przybliżeniu, i do wyboru mamy cztery różne odpowiedzi. Wybrać mamy tylko jedną, ale każda z tych odpowiedzi jest jakimś przybliżeniem dokładnego wyniku tego działania. Jeżeli nie spotkaliście się jeszcze z takim znakiem, to oznacza on równa się w przybliżeniu albo równa się w zaokrągleniu. Zatrzymajcie teraz to wideo i sprawdźcie, czy potraficie oszacować to samodzielnie. I nie musicie korzystać z kartki ani długopisu, bo cała sztuka w szacowaniu polega na szybkości i na względnej dokładności. Jeżeli szybko potrafimy podać wynik zbliżony do wyniku dokładnego, to nazywamy to właśnie szacowaniem. Można to zrobić na przykład tak. Obydwie te liczby to ułamki dziesiętne, więc można na przykład zaokrąglić każdą z tych liczb do najbliższej liczby całkowitej, w górę lub w dół. 12,93 jeżeli zaokrąglimy do najbliższej liczby całkowitej, to jest to w przybliżeniu 13 zaokrąglenie w górę, bo do 13 w górę jest bliżej niż do 12 w dół. W przypadku 6,1 jest przeciwnie, najbliższa liczba całkowita to 6. Czyli zaokrąglamy w dół, do szóstki w dół jest bliżej niż w górę do siódemki, minus 6, czyli wynik tego pierwotnego odejmowania w przybliżeniu równy jest 13 minus 6, czyli 7. I mamy taką odpowiedź. Zaznaczamy odpowiedź A jako prawidłową. Pamiętajcie, że kiedy nie obliczamy dokładnego wyniku, tylko szacujemy, możemy otrzymać różne liczby. Ale zakładam, że w przypadku tego zadania pozostałe odpowiedzi są na tyle różne od pierwszej, że jakimkolwiek w miarę rozsądnym sposobem będziemy szacować, zawsze otrzymamy liczbę bliską siódemki. Ale można to zrobić inaczej. Możemy na przykład zająć się najpierw całkowitą częścią tych ułamków. Tu mamy 12, tu mamy 6. 12 minus 6 to 6. I uwzględnimy jeszcze część ułamkową. Tu mamy 93 setne, tu mamy 10 setnych. 1 dziesiąta to to samo co 10 setnych. 93 minus 10 równa się 83 setne, czyli razem 6,83. I to nie jest szacunkowy wynik zaokrąglony, to jest wynik dokładny. Teraz, jeżeli wiemy, że dokładny wynik to 6 i 83 setne, to możemy zaznaczyć odpowiedź A. Jako przybliżoną i jednocześnie najbliższą dokładnemu wynikowi, najbliższą spośród tych wszystkich odpowiedzi. Celem tego ćwiczenia jest potrenowanie szacowania, tak żebyście znaleźli swój własny najlepszy sposób i żebyście poczuli się swobodnie stosując go do wszelkich działań. Bo w życiu matematyka bardzo się przydaje, ale bardzo dokładne wyniki często nie są potrzebne. Bardzo często wystarczy przybliżenie. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Ile to jest 56,75 minus 46,9? Ile to jest w przybliżeniu? I znowu zatrzymajcie film i najpierw sami to oszacujcie. Zróbmy tak samo jak poprzednio. Zaokrąglijmy obydwie te liczby, a potem to, co otrzymamy w wyniku zaokrąglania, odejmijmy. Możecie to zrobić od razu w pamięci. Dla jasności, ja te liczby zapiszę: 56,75 zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej to 57 zaokrąglone w górę, 46,9 też do najbliższej liczby całkowitej zaokrąglamy w górę, 47 i to odejmowanie już na pewno można szybko wykonać w pamięci. To się równa 10. Odpowiedź A. W codziennym życiu, kiedy szacujemy i zaokrąglamy, nie mamy odpowiedzi do wyboru. Ale tak najczęściej zbudowane są zadania z matematyki również na portalu Khan Academy. Nie ma chyba innego sposobu, żeby zakwalifikować zadanie jako rozwiązane. Przybliżanie może dawać różne wyniki, ale wybieramy po prostu odpowiedź najbliższą, najbardziej pasującą. Zróbmy jeszcze jeden przykład i jeszcze raz najpierw rozwiążcie to sami. 49,7 można zaokrąglić w górę do 50, 4,16 w dół do 4. I to się równa 46, czyli odpowiedź ostatnia D. Mam nadzieję, że szacowanie coraz bardziej Wam się podoba. Nie ma w nim nic dziwnego czy trudnego. Najważniejsze, żebyście czuli się swobodnie wykonując takie przybliżone obliczenia w pamięci. Chodzi w nich tylko o ogólne pojęcie dotyczące wyniku w tym przypadku odejmowania o wynik przybliżony, nie obejmujący mało ważnych drobiazgów.